Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które wprowadziła aktualizacja 6.30 oraz pokażę wam, jakie nowe skiny i modki skrywa w grze. To już pora na kolejną z cotygodniowych aktualizacji. Tym razem doczekaliśmy się zdecydowanie więcej ciekawych zmian i nowości. I jak zawsze, zaczniemy od całkowitych nowości. Do trybu Battle Royale została dodana wcześniej zapowiedziana wieżyczka stacjonarna. Można ją znaleźć w jakości legendarnej luzem, w automatach, lamach lub dropach. I zajmuje miejsce w ekwipunku jak zwykła pułapka i nie spowalnia naszego ruchu. Kiedy się wyekwipujemy, to możemy ją postawić tylko i wyłącznie na strukturze podłogi. I co ciekawe, podłoga, na której postawimy tę wieżyczkę, staje się niezniszczalna. Ale samą wieżyczkę można już zniszczyć. Jest bardzo wytrzymała, ale kiedy już nam to się uda, to zniszczy ona też podłogę. Z przodu częściowo chroni nas od pocisków przeciwników. Jeśli ktoś nie ma matsów, to można mu bardzo uprzykrzyć dzień. Zobaczcie sami to działo w akcji. To jest niezłe, ale nasza głowa i plecy stają się bardzo łatwym, stacjonarnym celem i na trybach o dużych drużynach, jak 50-50, bardzo łatwo jest zostać wyeliminowanym. Do tego, to działko ma nieograniczoną ilość amunicji, ale aby powstrzymać nas strzał strzelania, może się przegrzać. A o tym, ile nam brakuje do przegrzania, informują nas dwa paski po bokach, które opadają, gdy przestajemy strzelać. Inną nowością jest tryb agresowy Starcie na żarcie, w którym to biorą udział dwie drużyny, z których to każda ma swoją połowę. A dzieli te połowy duża biała holograficzna bariera, która opada po określonym czasie i umożliwia walkę dwóch drużyn. Ale głównym celem jest, uwaga, zniszczenie maskotki przeciwnej restauracji. Obie z drużyn przy wielkiej barierze mają swoje platformy, na których to są ustawione bardzo wytrzymałe maskotki znanych nam postaci z Fortnite. Do tego każdy z graczy na głowę zakłada maskę maskotki, który broni. W tym trybie włączone jest odradzanie się i wygra ta drużyna, która albo przeżyje po zamknięciu się ostatniej strefy, albo ta, która sprowadzi ilość punktów wytrzymałości przeciwnej maskotki do zera. Najlepiej jest to robić skradając się, ale nie życzę wam, żeby gra was tak chamsko wywaliła jak mnie na gameplayu w tle. Poza tym, na początku meczu pojawiają się specjalne czerwone zrzuty zaopatrzenia. Można w nich znaleźć trochę broni, amunicji i przedmiotów. Zbiera się też więcej matsów i tak dalej. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce Wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze Ernest. Dzięki! Innym nowym trybem jest turniej testowy Zbieracz w zakładce z wydarzeniami. W tym turnieju będzie zmniejszona maksymalna ilość matsów, będzie się je szybciej zbierało, a za likwidację otrzymujemy 50 punktów zdrowia. A jeśli mamy już pełne zdrowie, to 50 punktów kewa. Brzmi ciekawie. Wracając do tematu broni i przedmiotów, to zbierek teraz zadaje aż 20 punktów obrażeń. I jak widzicie przy okazji w tle, od teraz na wyspie startowej można zadawać obrażenia, ale maksymalnie do 1 punktu zdrowia, czyli nie można umrzeć. To chyba początek nowej mety. Poza tym, wyłączono ponowne otwieranie lotni na trybach turniejowych oraz zwykłych solo duo i składach. Epic tak zdecydowało po ich pierwszej części tego eksperymentu, ale nadal ta funkcja włączona jest na placu zabaw i trybach z dużymi drużynami. Inną ciekawą zmianą jest to, że teraz można używać emotek, bandaży, kewów oraz innych czynności przerwanych przez ruch, także będąc pod wpływem składaczy, czyli jak będziemy sunąć po mapie kostkami lodu. I to tyle z tych najważniejszych zmian w tej aktualizacji. Klasycznie w plikach gry pojawiły się też nowe skiny i emotki, które w grze tym razem pokazał nam Sheena. Zobaczcie sami i dajcie znać o waszym ulubionym przedmiocie.
I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.